Witajcie moi mili, w dzisiejszym odcinku próba autostradowa bardzo ciekawego i takiego indywidualnego hot hatcha. No włoski hot hatch, zobaczymy ile w nim tego słynnego cuore sportivo. Let's go! Przed wami Alfa Romeo Giulietta Veloce, rocznik 2016. Jest to najszybsza wersja Giulietty, jaka wyszła. Pod maską mamy tutaj turbo doładowaną benzynę o pojemności 1,75 litra, która generuje w serii 240 koni oraz 340 Nm. Samochód ten skonfigurowany jest z automatyczną dwusprzęgłową sześciobiegową skrzynią biegów oraz napędem naprzód. Dlaczego wcześniej powiedziałem, że seryjnie 240 koni i 340 Nm? Ponieważ ten egzemplarz jest po chip tuningu. I aktualnie jednostka tutaj generuje 286 koni mechanicznych oraz 381 Nm. Gdy tak uświadomimy sobie, że ten samochód waży lekko ponad 1300 kg, no to kurczę, cudów nie ma, musi być dynamiczny. To palimy włoską bestię. Auto jest już rozgrzane, także możemy w sumie za chwilę ruszać. Jeszcze tylko zobaczę, czy wszystko działa. Shit na moim czole działa. Tutaj kamerka działa, wskaźnik GPS działa. Zobaczcie, ile tutaj urządzeń. Racebook działa. No i tutaj kamerka na prędkościomierz też działa. No niestety, że dzisiaj będzie bez obrotomierza, no bo tutaj liczniki są w takich tubach. No i po prostu kamera umieszczona po środku, by obu nie schwyciła. Także wybrałem wskaźnik priorytetowy, także prędkość. W ogóle co do prędkości, producent deklaruje, że seryjnie taki samochód, ale eskorcik na próbie autostradowej elegancko to szanuje. Producent mówi, że taka Alfa Romeo, Romeo powinno cisnąć najszybciej, jak tylko się da, 244 km na godzinę. Takie są przynajmniej deklaracje producenta. Się jąkam, kurczę, bo jakieś kontrole są na granicy. Widziałem, nawet na stacji benzynowej były. Tryb Dynamic jest ustawiony. Także co? Możemy startować. Ole, tutaj no, pełna alfka wigoru. O, ciężarówka nas puściła elegancko. Sobie przyspieszymy, ale za chwilę będziemy musieli zwolnić, bo ograniczenie do 80. Spokojniutko, nigdzie się nie śpieszymy przecież. Kurczę, nie zapytałem, jak tutaj zużycie paliwa się kasuje w Alfie. Czy sobie skasujemy w tym odcinku zużycie paliwa? Nie. Tutaj tempomat. No nie, teraz nie czas, żeby tutaj... Momencik, może tutaj. Teraz nie czas, żeby przejmować się takimi pierdołami, za przeproszeniem. Mijamy przejście graniczne w Kołbaskowie. Jest trochę taki boczny wiatr. No raczej boczny już, zaliczmy, że jest boczny. Może później, tak troszeczkę skręcimy w lewo. To będzie pod wiatr. No i zobaczymy, co tutaj Alfa pokaże. Niemiecka strona. Busik wyprzedza, już łamie przepisy trochę. No i możemy deptać. Drugiego mostu, a ruszyliśmy trochę późno. Matko, licznikowe 235 km na godzinę, 221 według GPS-u. No jest tutaj wskazanie troszeczkę przekłamane, ale to nic. Tutaj zwolnimy sobie i zmierzymy sobie 100-200 za chwilę. Proszę bardzo. Hamujemy. 85. No i już z pełnym boostem wjeżdżamy w 100 km na godzinę. Teraz chyba będzie trochę pod górę niestety.
15,54 i wyszło no 0,2%, że z górki jechaliśmy. Kurczę, no tak to wygląda tutaj, myślałem, że będzie pod górkę, a tu proszę. Także 15,54, 100-200. Bardzo ładny wynik. Nawet chyba lepszy niż ostatnio testowany Passat 2.0 TDI 312 koni. On miał 15,73 chyba. No ale dobra, my tu pitu. Przecież próba autostradowa. Kurczę, powiem wam, całkiem niezły tutaj ten wynik 100-200, przyznam. No ale też Alfa tutaj łachy nie robi, jak 286 koni mechanicznych. Dobra, wiecie co, wyprzedzanko, widzimy się za chwilkę. No wyprzedzanie się już kończy, to zmierzymy sobie tutaj jeszcze raz 100-200. No rwie maszyna, jakby tutaj nie patrzeć normalnie. Teraz było pod górkę, teraz będzie troszeczkę z górki. 15,82. No, widzicie. Ale 15,5 było. Teraz był, wyliczyło średni zjazd 0,2%. No 250 km na godzinę licznikowe i hamujemy tutaj trochę pod górę. Oj, ten wiatr troszeczkę nam nie pomaga, ale też ruch jest znaczny. No może w drugą stronę uda nam się pocisnąć na maksa. Zobaczymy, no jeszcze przed nami przecież odcinek specjalny. Może na nim coś uda się ugrać. 239 km na godzinę według GPS-u. Realne już było. I tutaj mistrzowie lewego pasidła. Czy pan tutaj nie? Ale pan w BMW, no trochę król. Trochę król. Dobra, tutaj tak się delikatnie rozbujamy. Może 100-200 zmierzymy sobie też w drugą stronę. Zobaczymy. Alfa Romeo Giulietta Veloce przy takich wyższych prędkościach prowadzi się bardzo pewnie. Nie mam tutaj w ogóle zastrzeżeń. Bardzo fajnie, że układ kierowniczy jest precyzyjny, aczkolwiek przy wyższej prędkości nie ma tutaj strachu jakiegoś takiego wiecznego cyrklowania, kontrowania i ustawiania kierownicy, byśmy prosto lecieli. Nie, tutaj jest wszystko neutralnie. Przelotowe 200 km na godzinę bez problemu. Wiadomo, no hatchback, no to jest tutaj wtedy troszeczkę głośniej. Ale jest 100% pewniak, polecam. Dobra. Odcinek specjalny. Nie depczę do dechy. Tutaj trochę aut na prawym pasie jest, nawet odpuszczę sobie na wszelki wypadek. Pff, ale domknięcie buzika chyba tutaj jest możliwe. Nie, odpuszczam, nie będziemy tutaj ścierać niepotrzebnie klocków tarcz. No bo jest ruch, niestety. Dobra, widzimy się już na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie. Rzecz jasna, na szmyl! To zjeżdżamy. Zaraz próba dźwięku w tunelu. Bez problemu, nawet na takim zjeździe możemy przekroczyć prędkość, czyli jechać ponad 80 km na godzinę spokojnie, a to jest ostry dosyć zjazd. Dobra. Ten samochód ogólnie fajniej odzywa się z zewnątrz niż wewnątrz. Wewnątrz to aż tak dużo nie słychać tutaj, ale z zewnątrz, oj, no,
Dziczki i sarenki szmulnowskie na pewno tutaj są zadowolone. No, panie drogi, nic, tylko się przejechać i brać. Ojej, jakby tutaj jakiś tłumik środkowy jeszcze wyrzucić, byłby ten DSG fart. Mimo, że nie ma tutaj skrzyni DSG, ale jest dwusprzęgłówka również. No dobra. Tu się tak nie rozpędzamy, nie wiadomo jak szybko. Pod górę. 37 km do Szczecina stąd mam. 200 km na godzinę w tym samochodzie, naprawdę luźniuteńko, luźniuteńko. Poszła do końca prędkościomierza. To jest sprawiedliwość. No tutaj sobie zwolnimy oczywiście, bo jest troszeczkę ruch, ale w ogóle zero stresu. Patrzcie, hatchback 255 km na godzinę według GPS-u, a zero stresu. Kto by przed wojną pomyślał? Lżejsze takie auto, takie prędkości. I w ogóle tutaj nie ma jakiegoś tam, nie wiadomo jakiego, nie wiem, takiego załamania nerwowego czy czegokolwiek. Jest pełna kultura. Więc co, tutaj sobie zwolnimy i 100-200 jeszcze raz zmierzymy. Zwalniam. I dobra. Powinno się startować od niższej prędkości, zawsze 100-200, by na pełnym buście wjechać w 100 km na godzinę. No nie, BMW. No, proszę bardzo. 14,08, no ale tutaj był spad minus 1%. Także myślę, że kurczę, elegancko. Tak trochę chyba tutaj też z wiatrem jedziemy, tak mi się coś wydaje. No ale średnio z 15 sekund 100-200 taka alfa będzie miała, myślę. Lekko może ponad, ale to i tak jest bardzo dobry wynik. Dobra, tutaj już tak delikatnie sobie, dosłownie delikatnie możemy przyspieszać. Wręcz tak onieśmieleni, tak delikatnie. No, trochę samochodów na prawym pasie, wiecie. Jak na prawym pasie widzę już na horyzoncie przede mną jadą jakieś auta, to lepiej nie cisnąć do dechy. O, bo widzicie, ktoś sobie wyprzedza. Nawet mógł nas dobrze tak nie widzieć. Nie ma co mu się też dziwić. Po prostu warto na lewym wtedy też odpuścić, mimo że mamy lewy pusty.
248 i hamujemy, bo już widzę, wy tego nie widzicie, ale już tam dalej jest wyprzedzanie kilkaset metrów przede mną. Także co, można powiedzieć, że próba autostradowa odbyła się pomyślnie. Szycik wszystko nagrał. 255 km na godzinę według GPS-u. No ponad 260 według licznika, ale tutaj wskazówka się blokuje na 260. Także elegancko. Bardzo ładnie. Proszę bardzo, jaka wdzięczna Włoszka. Nic tutaj nie odwaliła nam żadnego psikusa. Ale ogólnie Alfa Romeo, Giulietty. No to już bardzo sympatyczne samochody. Również w eksploatacji. Myślę, że nie są to auta jakoś takie bardzo drwiące z właściciela. No dobra. Widzimy się w jakimś kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że próba autostradowa wam się, no niesamowicie, to było coś niesamowitego, bardzo wam się podobała. Także pozdrawiam i do zobaczenia. Na razie.